Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Szydłowie, które nie bez przyczyny jest nazywane stolicą polskiej śliwki. To właśnie tutaj kiedyś przebiegał Szlak Jagielloński, który łączył Kraków z Litwą. Urokliwe, zabytkowe, średniowieczne, królewskie miasteczko w województwie świętokrzyskim o pięknej i bogatej historii jest położone malowniczo wśród setek hektarów sadów, będących charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu. Jak tu pięknie, jak tu pachnie. Tak, to jest taki bardzo słodki, piękny zapach, który dodaje młodości, energii i wigoru. Także proszę wdychać. Pierwsze zapisane wzmianki o szydłowskich sadach pochodzą z XIV wieku. W maju gmina Szydłów tonie w milionach owocowych kwiatów, dostarczając niesamowitych wrażeń estetycznych mieszkańcom, turystom i artystom, szukającym tu często twórczego natchnienia. To właśnie stąd pochodzą wyjątkowe śliwki, od nazwy gminy i miasteczka nazywane szydłowskimi, które w 2010 roku zostały wpisane przez Komisję Europejską do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Są doceniane przez konsumentów krajowych. To także poszukiwany produkt eksportowy. Trafiamy do gospodarstwa w Szydłowie, gdzie są uprawiane od lat i to z ogromną pasją. Można powiedzieć, że wychowała się pani w sadzie, gdzie rosły śliwki. Zdecydowanie tak. Oczywiście. Sady są w moim życiu od zawsze. Odkąd pamiętam, jesienią zbieraliśmy śliwki. Te śliwki były suszone. Po szkole jadaliśmy wręcz ziemniaki z paleniska i no, słynny nasz szydłowski garus ze śliwek oczywiście. Pochodzi pani z rodziny sadowniczej? Tak, pamiętam już jako dziecko bawiłam się u mojego dziadka w sadzie, a dziadek z kolei opowiadał mi o sadach swoich dziadków. W związku z tym jesteśmy już kolejną rodziną sadowników. Płynie w pani sadownicza krew. Czy zawsze wiedziała pani, że będzie pani sadowniczką i że ta śliwka szydłowska naznaczy pani życie? Oczywiście nie. Po to wyjechałam z Szydłowa, żeby poznać jak gdyby no, inne metody czy inne style życia, ale zjeżdżając cały świat, można powiedzieć, obserwowałam również bardzo podobne modele na świecie. I pewnego razu trafiłam do Japonii na święto Hanami. To jest niesamowite wydarzenie kulturalne, towarzyskie, właśnie kiedy kwitną sady, nawet media podają prognozy kwitnienia, tak żeby można było się przemieszczać po kraju. Turyści zjeżdżają z całego świata i tak sobie pomyślałam, przecież my mamy nasz wspaniały Szydłów z niesamowitą ilością kwitnących sadów śliwowych. No jest to absolutnie zjawiskowe wrażenie w ciągu 2 tygodni wiosną. I tak sobie pomyślałam, że możemy zrobić u nas polskie hanami. Okazuje się, że zainteresowanie jest olbrzymie. Mamy w tej chwili pierwszy szydłowski festiwal natury i podziwiamy ten kwitnący Szydłów. Piękny spektakl natury, który wiosna nam oferuje po właśnie długiej zimie. I rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże. Można powiedzieć, że pani historia zatoczyła koło, bo uciekała pani tak trochę od tego przeznaczenia. Wiem, że pani nawet mieszkała na Jamajce. Tak. A jednak pani wróciła do tego Szydłowa i tutaj żyje i prężnie działa. Tak, no pewnego razu przyjechaliśmy na wakacje z Jamajki do Szydłowa. To jest dosyć paradoksalne, ponieważ w wakacje, w miesiącach letnich tam jest tak gorąco i tak duszno, że praktycznie trudno wytrzymać nam, Europejczykom. Więc jechałam z marzeniem na taką chłodne lato polskie. Przyjechałam i w tym czasie jakby na Jamajce no, wybuchła epidemia Ziki. Zatrzymało nas to tutaj w Polsce i no, nie wiedziałam, co zrobić, co ja tutaj będę robić w tym małym Szydłowie, prawda? I tak właśnie postanowiłam zrobić coś z tą szydłowską śliwką po to, żeby usłyszał o niej świat, ponieważ produkt jest bardzo wysokiej jakości. W tej chwili no, wszyscy, prawda, skłaniamy się ku temu naturalnemu jedzeniu i naturalnym produktom. Na bazie śliwki szydłowskiej robimy bardzo dużo przetworów, przede wszystkim właśnie naszą suszoną śliwkę szydłowską, która jest absolutnym symbolem tego regionu. I ta śliwka właśnie sprawiła, że w końcu pani wpadła jak śliwka w kompot, tak. I została. Można tak powiedzieć. Śliwka szydłowska jest suszona i podwędzana metodą tradycyjną w suszarniach opalanych drewnem liściastym. Śliwka z pestką znacznie dłużej zachowuje smak i aromat. Owoc zamknięty w skórce można przechowywać w suchym i chłodnym miejscu nawet do 2 lat. Do produkcji śliwki szydłowskiej wykorzystywane są wyłącznie suszarnie, których konstrukcja umożliwia jednoczesne wędzenie i suszenie śliwek dymem i gorącym powietrzem, a nie wyłącznie gorącym powietrzem. Suszenie owoców metodą tradycyjną na tak zwanych laskach jest najstarszą metodą przetwarzania i przechowywania owoców.
Śliwka szydłowska nie zawiera konserwantów przede wszystkim. Jest właśnie suszona i ma taki delikatny posmak wędzenia. Nie jest to taka śliwka mocno zawędzana, a podsuszona i podwędzana, można powiedzieć. Ma bardzo charakterystyczny smak, jest mięciutka. Uprawiamy tutaj, tak jak powiedziałam, 45 odmian. Natomiast śliwka szydłowska to są właśnie takie odmiany typu Węgierka, typu Stanley, typu Amers. To są właśnie charakterystyczne dla tych terenów odmiany i śliwka szydłowska wpisana oczywiście na listę chronionych oznaczeń geograficznych. Bardzo ważny, bardzo cenny znak, rozpoznawalny w Europie i na świecie. I chyba w tym momencie warto zapytać o to zainteresowanie śliwką szydłowską, bo nie tylko Polacy ją uwielbiają, ale także osoby spoza granic kraju. Tak, no śliwka suszona jest znakomicie znana na świecie, chociażby Kalifornia, prawda, czy w Europie Francja, czy Serbia, ale okazuje się, że Polska ma znakomite śliwki i znakomite know-how. Szydłów zwany stolicą śliwki właśnie z powodu tego, że uprawiamy bardzo dużo tej śliwki, 20% produkcji krajowej. Jaka jest historia uprawy śliwki szydłowskiej na tych terenach? O, historia śliwek szydłowskich sięga już XVI wieku, kiedy to doszukujemy się pierwszych zapisanych wzmianek o szydłowskiej śliwce, więc no, można powiedzieć, że to jest kilkusetletnie know-how na tych terenach. No i oczywiście rozkwit śliwki szydłowskiej i upraw nastąpił w ostatnich latach dzięki wspaniałym tutaj nowoczesnym technologiom i ciężkiej pracy sadowników. Dlaczego Szydłów to jest takie zagłębie sadownicze? W gminie Szydłów rośnie ponad 2000 hektarów sadów śliwowych. W 80% to są sady śliwowe. Mamy tu 45 odmian, więc śliwki można spożyć, kupić od połowy lipca, można powiedzieć, do końca września. No i potem jeszcze ten przechowalniczy potencjał około 6 tygodni. A Boże Narodzenie, no to już ta śliwka szydłowska króluje na naszych stołach. Czyli można powiedzieć, że panuje tutaj specyficzny mikroklimat, który służy uprawie śliwek. Absolutnie tak. No, śliwy tutaj rodzą znakomicie. Właśnie ten specyficzny mikroklimat, warunki glebowe i doświadczenie sadowników świadczą o tym jakości tego owocu. Do produkcji śliwki szydłowskiej wykorzystuje się owoce zebrane w fazie dojrzałości zbiorczej i konsumpcyjnej. Owoce muszą być zdrowe, bez objawów gnicia, uszkodzeń mechanicznych oraz wolne od widocznych uszkodzeń wyrządzonych przez owady, roztocza lub inne szkodniki. Dzięki lekkiemu posmakowi dymu uzyskanemu w trakcie procesu suszenia, śliwka może być długo przechowywana i nie wymaga stosowania konserwantów. Jest szczególnie popularny przed Bożym Narodzeniem. Stanowi składnik wigilijnych i świątecznych potraw. Dziś już trudno wyobrazić sobie bez niej na przykład wigilijny kompot czy bigos.